Sponsorem wiadomości sportowych jest firma A&A Studio Projekt Legnica Lubin. Dzień dobry Państwu, Jakub Jurek, zapraszam na sport. Wyjazdowy mecz czeka piłkarzy nożnych KGHM Zagłębia Lubin. Podopieczni Piotra Stokowca zmierzą się na wyjeździe z aktualnym mistrzem Polski Legią Warszawa. Obie drużyny przystąpią do tego meczu w zgoła innych nastrojach. Legioniści odpadli wczoraj z europejskich pucharów, a w tabeli Lotto Ekstraklasy zajmują piąte miejsce. Miedziowi są liderem rozgrywek i do stolicy jadą po komplet punktów. Wygraliśmy większość meczów, nie przegraliśmy żadnego, także Legia musi podejść do tego meczu na pewno z szacunkiem do nas, bo jakby inaczej jesteśmy liderem. Dzisiaj fajny wynik z ciężkim rywalem, także jedziemy. Mam nadzieję po 3 punkty i tego się trzymamy. KGHM Zagłębie Lubin nieprzypadkowo zajmuje pierwsze miejsce w tabeli rozgrywek. Lubinianie są jedyną drużyną, która nie przegrała jeszcze spotkania. Zadowolony jestem szczególnie z tego, jak się rozwija drużyna, jak funkcjonuje, jak się organizuje i jak jest konsekwentna i oczywiście będziemy pracowali nad tym, żeby to dalej utrzymać i szykujemy się na mecz na Łazienkowskiej. Spotkanie 7. kolejki Lotto Ekstraklasy pomiędzy Legią a Zagłębiem odbędzie się w niedzielę o godzinie 18 w Warszawie. Z pozycji lidera cieszą się również w Głogowie. Pierwszoligowy Chrobry jako pierwsza drużyna zaplecza Lotto Ekstraklasy zagra w najbliższej kolejce w Siedlcach. Głogowianie na fotel lidera tabeli awansowali po wygranej 2-0 z Górnikiem Łęczna. Wygraliśmy, podtrzymaliśmy swoją pasę, ale ten mecz był na pewno dla nas trudny. Pierwsza połowa była niezła w naszym wykonaniu, a w drugiej strzeliśmy 2 bramki. Do momentu strzelenia bramki oceniam naszą grę pozytywnie. Po tej troszeczkę się cofnęliśmy i drużyna gości przejęła inicjatywę i ma ciekawych zawodników i ten wynik mógł do końca być sprawą otwartą. Na szczęście ta bramka w samej końcówce 2-0. Na pewno się cieszymy, ale wiemy, że musimy te mankamenty z gry wyeliminować. Zawodnicy Chrobrego do Siedlec udadzą się utrzymać swoją dobrą pasę i zachować pozycję lidera pierwszej ligi. My wiemy, jaką mamy pasę, chcemy ją podtrzymać. Dla nas każdy mecz jest najważniejszy. Jesteśmy drużyną, która w każdym meczu walczy jeden ze wszystkich, wszyscy za jednego. Drużynowo zdobywamy te punkty i tak do tego podchodzimy. Oczywiście miejsce w tabeli nas cieszy, ale wiemy o tym, że 1-2 kolejki może to zmienić. My chcemy w każdym meczu dać siebie 100% i zdobywać punkty. Na tą chwilę nam się udaje, co będzie dalej. Zobaczymy na pewno. Poniedziałkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 19. Piłkarze ręczni Zagłębia Lubin i Chrobrego Głogów zagrają w turnieju towarzyskim w Opolu. Dla obu drużyn będzie to generalny sprawdzian przed startem sezonu 2017-2018 PGNiG Superligi. Pierwszym przeciwnikiem miedziowych będą gospodarze KPR Gwardia Opole. W drugiej parze Wybrzeże Gdańsk zmierzy się z Chrobrym Głogów. Dzień później przegrani zagrają o 3. miejsce, a zwycięzcy zmierzą się ze sobą w finale turnieju. Sam z kim się gra to jest, można powiedzieć, sprawa drugorzędna. Najważniejsze, że jest dużo gry, mamy kilku nowych chłopaków, którzy muszą, można powiedzieć, wdrożyć się w taktykę zespołu, która w tym sezonie też będzie inna, bo jest inny trener, przyszedł Bartek Jaszka, który na pewno też ma całkiem inne podejście do pewnych rzeczy, więc na pewno dużo pracy nas czeka i myślę, że na pewno ten okres przygotowania, mam nadzieję, będzie owocny. Turniej w Opolu odbędzie się dzisiaj i jutro. To już wszystko w dzisiejszych wydarzeniach. Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu. Sponsorem wiadomości sportowych była firma A&A Studio Projekt Legnica Lubin.